Świat tworzony przez Trevora Hendersona to naprawdę interesujące miejsce. Ten alternatywny świat rządzony przez potwory. Część z nich określono mianem patronów, których ja kolokwialnie nazywam bogami. Począwszy od Big Charlie'ego, który na modłę biblijnego boga został określony mianem ojca. Poprzez te naprawdę bardzo mroczne bóstwa, takie jak syrenogłowy czy człowiek o odwróconej twarzy. Aż po Cartoon Cata, będący tym fałszywym bogiem, fałszywym patronem. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. W dzisiejszym odcinku w ramach wstępu do filmu na temat patronów, bogów uniwersum Trevora Hendersona, przyjrzymy się właśnie jednemu z nich i to w bardzo szczegółowy sposób, a raczej rzucimy okiem na pierwszego patrona z drugiej serii tych stworów. Przed wami The Stranger, nieznajomy. Jednak jeszcze nim zaczniemy, chciałem wam bardzo podziękować za to, że kanał ten przekroczył już 70 000 widzów. Wow, naprawdę nie wiem co powiedzieć, jesteście najlepszą widownią. Naprawdę, dziękuję z całego serca. Teraz spróbujmy polecieć po 80 000 do końca wakacji. Czy się uda? Mam nadzieję, będzie dosyć ciężko, ale cóż, warto spróbować. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie, strzelcie kciuka w górę pod tym filmem, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. A teraz, ja już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść spojrzeniu nieznajomego. Patrona zagubienia się w rozległych domach towarowych i centrach handlowych oraz tych, którzy chcieliby, abyś został. The Stranger po raz pierwszy światu został pokazany 3 maja 2021 roku, chociaż sam odnalazłem zdjęcie prezentujące podobną istotę, które dodane zostało jeszcze w lutym, ale do tego przejdziemy za moment. Wysoka, ponura, humanoidalna istota znajdująca się w jakimś sklepie z meblami, wpatrująca się w kamerzystę. Szczerze, z miejsca przypomniała mi się nieskończona IKEA, czyli SCP-3008. Opis tego posta był następujący. Obserwowany przez nieznajomego w pustym magazynie mebli przecenionych. Jednak nim przejdziemy do kolejnych prac, cofnijmy się trochę wstecz, albowiem powiedziałem, iż znalazłem jeszcze jedną pracę, która być może przedstawia tą samą istotę. Chociaż teraz mogę poddać to wątpliwości. Została ona przysłana 27 lutego bieżącego roku. Jak widzicie, stwór wygląda dość podobnie. Jego korpus, ciało również jest całkowicie ciemne, tylko ta głowa jest inna. Opis był następujący. Tym razem zrobił własną maskę. Jak przekonacie się później, nieznajomy także nosi maskę. Jednak czy to ta sama istota? Szczerze nie wiem. To zostawię już do oceny wam. Jednak wróćmy już do maja. 6 dnia tego miesiąca Trevor pokazał nową pracę z tym samym stworem, tym razem prezentując go jako patrona. Tak samo jak większość patronów, czy też bogów, jak tu lubię ich określać, nad jego głową znalazła się aureola. Sam twórca opisał go w następujący sposób. Patron zagubienia się w rozległych domach towarowych i centrach handlowych oraz tych, którzy chcieliby, abyś został. A ostatnia jak dotąd praca z udziałem tej istoty pojawiła się w przedostatni dzień maja i ukazuje ją w taki sposób. Tym razem, co interesujące, znalazła się w innym sklepie niż sklep meblowy. Tym razem wydaje mi się to być jakimś sklepem spożywczym. Poruszanie się po alejkach po zamknięciu sklepów. To na ten moment wszystkie wizerunki, które prezentowałyby tę postać. Przejdźmy więc do analizy i odpowiedzmy wreszcie na pytanie, kim jest nieznajomy, oczywiście o ile poznamy jego ponurą naturę. Zatem najpierw opiszmy jego wygląd i sprecyzujmy jego elementy charakterystyczne. Pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy na niego patrzysz, to jego dziwna, humanoidalna, ogromna, okrągła głowa. Jednak później sam autor potwierdził, że jest to maska. Samemu też będę się tego trzymał ze względu na zdjęcie z 27 lutego, a także ze względu na fotografię z 2 kwietnia tego samego roku, gdzie, jak możecie zauważyć, jej prezencja jest dość zbliżona do nieznajomego, jednak oboje różnią się głową. Być może to ze względu na maskę. Opis zdjęcia brzmiał... Kolejny zły sen. Jednak podtrzymując tę tezę, jeżeli postać miałaby na sobie maskę, ludzie twierdzą, iż musiałaby się wykazywać ogromną inteligencją. Otóż fani sugerują, iż maska wykonana jest z papieru maché. Jeśli tak jest, oznaczało to by, że istota ma bardzo wysoki poziom inteligencji, ponieważ proces stworzenia takiej maski jest nieludzko długi, trudny i wyczerpujący. Jego twarz rzekomo została raz odsłonięta, w tej pracy, którą widzicie obecnie. Ludzie twierdzą, iż jest to rzekomo inna z prac Hendersona, jednak samemu nie znalazłem jej ani na Twitterze, ani na Instagramie. Być może coś przeoczyłem, być może mój research nie był wystarczający, jednak wróćmy do szczegółów. Opis niej brzmiał: jest tylko jedna możliwość. Obraz pokazał, iż pod maską znajduje się niezwykle pomarszczone, skórzaste i lekko wilgotne oblicze, oraz ogromne usta wypełnione małymi, ostrymi zębami. Patrząc na to, sugeruje się, iż pod maską znajduje się bardzo obrzydliwe oblicze, a sama postać dlatego stworzyła sobie maskę o tych paciorkowatych oczach, które rzekomo bardziej sugerują fakt, iż postać jest przyjazna niż niepokojąca, by schować tę mroczną twarz, by dodać sobie nową, być może w celu bardziej efektownych polowań. Cóż, na ten moment nie mamy jeszcze pojęcia. Ponadto nieznajomy ubrany jest w czarne odzienie. Mówi się, że mierzy 2,3 metra. Niestety niewiele wiadomo o jego zachowaniu, jego celach itd. Zdaje się, iż zwyczajnie pojawia się gdzieś w centrum handlowym, wybiera sobie jedną ofiarę, a następnie śledzi ją. Być może wytwarza jakąś mroczną aurę, przez którą dana jednostka traci rachubę i gubi się w ogromnym kompleksie, by następnie po zamknięciu krążyć po ciemnych alejkach i w końcu natknąć się na niego. Co stanie się dalej? Czy jest to postać negatywna? Nie wiem, jednak na pewno zauważenie czegoś takiego w centrum handlowym, czegoś, co cały czas będzie ci się przyglądać i stale za tobą chodzić, z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych odczuć. Sam Trevor na Twitterze stwierdził, że trochę pobawi się ze swoimi fanami, trochę żartując na temat tej postaci. Otóż jak podaje Wiki w odpowiedzi na pytanie, dlaczego wygląda jakbym miał zamiar reklamować mi karty kredytowe, Trevor odpowiedział: myślę, że znasz na to odpowiedź. A także w odpowiedzi na pytanie, czy pod płaszczem stwora są stonogi, WTF, Trevor stwierdził, że nie chciałbyś wiedzieć. Zbierając to wszystko, sam chciałem dojść do jakiegoś logicznego punktu wyjaśnienia tego wszystkiego, jednak jest to na tyle nieoczywista praca, że będzie mi niezwykle ciężko. Początkowo stwierdziłem, iż jest to, nie wiem, swoista reprezentacja konsumpcjonizmu. Troszeczkę nie mam pojęcia, jak to opisać. Mówi się, że jest patronem tych, których chcieliby, żebyś został. Być może są to właśnie te osoby wyżej. Ci na wyższych szczeblach różnych sklepów i tak dalej, którzy jednak chcieliby, żebyś został i wydał jeszcze więcej pieniędzy. Nie wiem, jest to trochę dziwne spostrzeżenie, nie ukrywam, jednak myślę, że całkiem interesujące. Równie dobrze nieznajomy może prezentować zwykły personel, kasjera czy biznesmena na samej górze, dla którego w głównej mierze liczy się zysk. Nie wiem, jest to dziwne spostrzeżenie i naprawdę tego nie ukrywam, jednak co wy o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach. Jakie jest inne wyjaśnienie? Cóż, najprostszym byłoby, że jest to straszny duch, który chcecie zabić i tak dalej, ale szanujmy się, to jest Trevor Henderson, tutaj nic nie może być tak proste. Nie mam pojęcia, jest to kolejna tak nieoczywista praca, że chyba najlepiej będzie to tak zostawić i nie tworzyć temu drugiego dna, tak jak to wielu już robiło. Pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie cudowna sztuka, której niejasność i nieoczywistość powinniśmy uszanować. Za to powinniśmy kochać sztukę. A teraz proszę wyobraź sobie, że wybierasz się do centrum handlowego. Kupujesz, przeglądasz rzeczy, odkładasz na miejsce, wychodzisz, lecz w pewnej chwili doświadczasz tego dziwnego uczucia, jakby ktoś cały czas cię obserwował. Odwracasz się, błądzisz wzrokiem, a nagle widzisz jego. Tę dziwną, humanoidalną istotę. Co ciekawe, nikt inny nie zwraca na niego uwagi, tylko ty. Nagle myślisz, że oszalałeś, po prostu odchodzisz, lecz cały czas czujesz to uczucie. I po chwili nagle wszystko staje się ciemne. Jest późna noc, a ty znajdujesz się w sklepie. I nagle dostrzegasz jego, znajdującego się na końcu korytarza, powoli zmierzając w twoją stronę. Co robisz w takiej sytuacji? Napisz w komentarzach, a te najlepsze przeczytam na końcu kolejnego odcinka z tej serii. Wróćmy do czytania komentarzy, uwielbiałem to. Tymczasem, moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję za jego oglądanie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o Nieznajomym. Mnie postać ta naprawdę bardzo do siebie przyciągnęła. Nie wiem jak was. Jeżeli ten film ci się spodobał, to proszę strzel pod nim kciuka w górę oraz subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi materiałami oraz wyczekuj tych następnych. Jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to zajrzyj na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera oraz na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami oraz ze mną. Tymczasem to już tyle na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy i uważajcie na Nieznajomego, jak będziecie kupować sobie szafkę w IKEA. Wiecie o co chodzi. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia wkrótce, cześć!